Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Horoskop, który mamy w gazecie, jest odwzorowaniem jakby tylko pozycji Słońca i tam nie ma ciebie jako jednostki indywidualnej, tylko ktoś po prostu sobie to pisze, nie wiem nawet na czym się opierając tak naprawdę, bo kosmogram jest indywidualny dla każdego z nas i nie ma dwóch takich samych kosmogramów, nie ma dwóch takich samych osobowości i spojrzenie na człowieka pod względem astrologicznym wymaga kilku godzin głębokiej analizy i tak naprawdę wszystko tam ma znaczenie, więc ja się też nie dziwię, że kiedy słyszymy o astrologii, to myślimy sobie, że to są jakieś zabobony, które się nie sprawdzają, no bo jeżeli weźmiemy teraz pierwszą lepszą gazetę i przeczytamy krótki opis o jakimś znaku, no to mamy jakiś procent szans, że to się sprawdzi, ale też ogromny, że nie. Tak, to jest bardzo ważny temat, bo my rzeczywiście wszyscy, większość nas myśli, że jest tylko znakiem słonecznym, a tych planet jest znacznie więcej i każda z nich w jakiś sposób na nas wpływa. I kosmogram to jest mapa nieba w momencie, kiedy się narodziliśmy, która jest wykreślona w kole i widzimy tam wszystkie planety, które są ułożone w różnych znakach zodiaku, w różnych domach i na podstawie takiego kosmogramu jesteśmy w stanie wyczytać to, kim jesteśmy, jaki jest nasz charakter, jaki jest nasz temperament, ale tak samo jak ważne jest Słońce, czyli ten znak, o którym mówi większość z nas, tak samo ważny jest Księżyc, który mówi o naszej podświadomości, tak samo ważny jest Ascendent, który jest naszą szkołą i każda z innych planet, która mówi o jakiejś części nas i ta część jest bardzo mocno określona w astrologii. Wiemy, za co odpowiada dana planeta i widząc, w jakim ona jest znaku, możemy powiedzieć o tym, jaka jest ta osoba, jak się zachowa, co jest dla niej ważne i tak dalej. Wydaje mi się, ja bardzo wierzę w to, że wszystko się wydarza tak, jak ma się wydarzyć. Mm-hmm. I ważne jest też to, żeby powiedzieć o tym, że astrologia nie jest żadnym wyznacznikiem, który przypowiada ci przeszłość w 100% i to w ogóle nie o to chodzi. Tak. Że jakby kiedyś to było bardzo atrakcyjne i nadal jest dla niektórych osób, że pójdę do astrologa i on mi powie, co się wydarzy. Mm. To nie jest prawda. Dlatego, że każda planeta ma kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt potencjałów w sobie i to nie jest tak, że taki Saturn mówi tylko o jednej rzeczy, tylko ja ci tu wymieniłam kilka. Tak samo jak Baran, tak samo jak Wenus. Wenus jest na przykład naszą wewnętrzną kobietą, ta zielona tutaj piękna, w raku, w twoim przypadku. To jest bogini obfitości, to jest bogini pieniędzy, sztuki, wartości, poczucia własnej wartości, zasobów, talentów, jakby dużo rzeczy. I teraz, kiedy mamy tranzyt Wenus, czyli to przejście Wenus gdziekolwiek, to jedna z tych rzeczy może być aktywowana i taki astrolog, on nigdy nie może powiedzieć na 100%, że wydarzy się to, to i to, że to jest jakiś potencjał, który my możemy odczytać, ale jako ludzie mamy wolną wolę i w każdym momencie możemy zdecydować, czy ja skorzystam z tego potencjału, czy nie. Czy ja pójdę bardziej w tym kierunku, który mi pokazuje tutaj mój kosmogram i aktualny układ planet, czy nie. Bo też możemy nie iść. I to, co teraz widzimy, to jest pewien potencjał twój urodzeniowy, ale to, czy ty z niego skorzystasz w pełni, to jest twoja wolna wola. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.